Dzień dobry, cześć i czołem, tutaj Xenolizard i zapraszam na nową serię z Pokémon White Version, gry z piątej generacji Pokémonów, w której akcja dzieje się w regionie Unova. Będzie to przejście na zasadach Nuzlocke, z którymi nie kombinowałem, będą to klasyczne zasady Nuzlocke brzmiące następująco. Jeśli Pokémon choć raz straci całe HP, to znaczy, że umarł. Nie mogę go już więcej używać, odkładam go do komputera lub wypuszczam. Mogę złapać tylko pierwszego Pokémona napotkanego na każdej drodze czy obszarze. Jeśli przez przypadek go pokonam lub on ucieknie, to nie mam drugiej szansy, niestety. W sytuacji tak zwanego Blackout czy Whiteout, kiedy to wszystkie nasze Pokémony zostały pokonane, przegrywam Nuzlocke'a i będę kontynuował naszą przygodę z Unową jako zwykły let's play. Muszę nazywać każdego Pokémona, jakiego złapię, dla zwiększenia więzi łączących nas. Żebym po prostu płakał, kiedy on umrze. Chociaż miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. I co do nicknameów, będę nazywał moje Pokémony od was, moi widzowie, moi kochani widzowie, piękni, seksowni i w ogóle. Najpierw będą ci najbardziej aktywni w ogóle, więc zachęcam do komentowania i do propozycji różnych nicknameów, więc trzymam was za słowo, że będziecie mi pomagać, jeśli chodzi o to. No i następną klasyczną zasadą jest to, że jeśli spotkam śniącego Pokemona, tak zwanego Shiny, to będę bez względu na zasadę drugą łapał go, ponieważ są niezwykle rzadkie i ten teges. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o zasady. I teraz rozpocznijmy nową grę. Witam! Witam cię w świecie Pokémon. Moje imię to Profesor Juniper, jednak wszyscy nazywają mnie Profesorem Pokémonów. Tak, ten świat jest zamieszkany przez mistyczne kreatury zwane Pokémonami. Pokémony mają superanckie moce. Różne kształty i żyją w wielu, wielu różnych miejscach. My ludzie żyjemy szczęśliwie wraz z Pokémonami. Żyjąc i pracując razem, dopełniamy się. Pomagamy sobie, by osiągnąć różne cele. Walki Pokémon są nadzwyczaj popularne i powiększają więź między ludźmi i ich Pokémonami. Dlatego zostałam badaczką Pokémonów. Więc to by było na tyle o mnie. Może powiesz mi coś o sobie? Jesteś chłopcem, dziewczynką, transwestytą czy też hermafrodytą? Ostatni raz jak zaglądałem w moje majtki, wyglądało na to, że jestem chłopcem, więc wybierzmy chłopca, męskiego, superanckiego chłopca, którego domyślnie imię to Hilbert. Niemieckie imię, what? Okej. Chciałbym wiedzieć twoje imię. Proszę, powiedz mi. Moje imię to będzie Xeno, ponieważ Xenolizard się niestety nie zmieści, mamy ograniczoną ilość znaków, które możemy wpisać. Xeno, mamy 8, tak? 8? 7. 7 miejsc na ten, na litery Xeno. Gdzie jest O? Tutaj jest O, okej. I to będzie moje imię. Twoje imię to Xeno? Tak. Jakie piękne imię. A więc, teraz przedstawię cię dwóm twoim najlepszym przyjaciołom. Ten młody chłopak to Charen. Może być troszeczkę trudny, ale jest bardzo szczerą osobą. Ta młoda dziewczyna to Bianca. Może być troszeczkę lekkomyślna, ale pracuje dość ciężko. Myślę, że wasza trójka ma potencjał. Więc mam zamiar dać wam waszego pierwszego Pokemona. Xeno. To jest moment, żebyś wybrał Pokemona, który będzie ci towarzyszył podczas twojej podróży. Wtedy twoja przygoda naprawdę się zacznie. Podczas niej poznasz wiele Pokemonów i ludzi z różnymi osobowościami i punktami widzenia. Mam nadzieję, że podczas tej podróży znajdziesz to, co jest naprawdę ważne w życiu. Tak, musisz przyjaźnić się z nowymi ludźmi i Pokemonami i rosnąć jako osoba. To jest najważniejszy cel tej podróży. Więc chodźmy i odwiedźmy świat Pokemonów. Jej, jest lato. Ta scena może wyglądać troszeczkę pikselowato, ale to gra wygląda o wiele lepiej, uwierzcie. Game Freak presents Pokémon White Version.
Xeno, słyszałem od profesor Juniper, że możemy dostać naszego Pokemona. Co zatrzymuje Biankę? O, znowu jestem spóźniona! Sorry! Bianka! Znam cię od 10 lat i wiem, jakiego nie masz poczucia czasu. Ale serio, dzisiaj jest dzień, w którym dostajemy Pokemona od profesor Juniper. Wiem, sorry Xeno, sorry Cheren. A więc, gdzie są Pokemony? Skoro były dostarczone do domu Xena, to Xeno musi wybrać pierwszy. Oczywiście. Pokemony czekają na nas w środku tego pudełka. A więc Xeno zajrzy jako pierwszy, ponieważ nie mogę się już doczekać, kiedy spotkam mojego pierwszego Pokemona. Okej, ludzie, ty dostajesz kopa za spóźnienie się, a ty za to, że byłeś ze mną w pokoju, kiedy nie było nikogo innego, jej. I tak, Pokemony czekają na nas w środku tego niebieskiego pudełka z bardzo ładną zieloną wstążką. Nie wiem, jaka sadystka. Ej, mam na myśli profesor Juniper. Tak, ona jest sadystką, ponieważ zamknęła 3 Pokemony w środku tego jednego pudełka. Muszą się tam dusić. I na pewno jest im ciasno, ale zabierzmy się do odpakowania. Xeno otworzył pudełko. Przeczytajmy list od profesor. Przyniosłam wam 3 Pokemony. Jeden dla każdego z was. Proszę, grzecznie wybierzcie je między sobą. Profesor Juniper. A teraz bardzo ładne odpakowywanie pudełka. Such animation, much pleasure. Wybierz Pokemona. I tak, 3 startery z regionu Unova. Pierwszym jest Tepig, czyli ognista świnka, która ewoluuje w Pignite'a, a później w Embora. Od razu po swojej pierwszej ewolucji w seksownego Pignite'a dostaje dodatkowy typ walczący. Jej, super. Jego linia ewolucyjna ma masywne HP, spory atak, całkiem niezły special atak, ale niestety jego wadą jest niski speed i bardzo mała defensywa. Jeśli chcecie dość superanckiego fizycznego atakera, to wybierzcie Tepiga. Oszałot to wodna wydra. Ewoluuje w Divota, a potem w Samurota. Jest całkiem fajnym special atakerem, szczególnie że później może się nauczyć lodowych ataków. A oprócz tego ma całkiem niezłą obronę i atak. Ostatnim z tej trójki jest Snivy, czy też Snivy, nie wiem jak to się wymawia po polsku. Snivy jest roślinnym wężem, który ewoluuje w Servina, a potem w Serperiora. Ten pok z całej trójki ma największą szybkość i statystyki obronne. Jeśli szukacie dobrego, szybkiego defendera, no to Snivy jest Pokemonem dla was. Ja osobiście wybiorę Tepiga, ponieważ jest najsłodszy z całej trójki. Chociaż jeszcze dość lubię Aszałota, ale Tepig jest po prostu super Pokemonem. Niektórzy uważają, że jest OP, ale myślę, że ten jego duży atak i HP jest zrównoważony bardzo niską ilością punktów obronnych i szybkości. Więc ja wybiorę osobiście Tepiga. Zaczynajmy podróż. Czy to jest Pokemon, którego chcesz wybrać? Tak, zgadza się. Xeno wybrał Tepiga. Teraz czas na Biankę. Okej, ja wybiorę tego Pokemona. Cheren, tamten jest twój. Ej, jak mogliście wybrać Pokemony, które ja chciałem? Okej, nic nie szkodzi. I tak wolałem Oszałota od samego początku. Okej, skoro wszyscy wybraliśmy Pokemony, to mam pomysł. Zawalczmy nimi. Prawdę mówiąc, Bianka, mimo że te Pokemony nadal są dość słabe, nie powinniśmy mieć bitwy Pokemon w środku domu. Oj, nie martw się tak. Te maleństwa nadal są słabe, tak jak powiedziałeś. Więc musimy sprawić, żeby były silniejsze. A to robimy poprzez bitwę Pokemon. Więc, Xeno, przygotuj się. Zabierzmy się do walki. I tak, ta bitwa jest dość śmiechowa, ponieważ będziemy walczyć też z Cherenem. Jak widzicie, mamy bardzo fajny ekran wejścia. Ze wszystkimi rywalami jest, czy gym liderami, jest taki właśnie ekran, gdzie jest Xeno versus somebody. I w ogóle system walki, w ogóle wygląd tego pola walki w Black and White jest bardzo ładny, podoba mi się bardzo. Okej, i teraz musimy walczyć ze Snivym. I zmniejszmy mu defensa za pomocą tej Leapa. Dzięki temu nasz tackle zada więcej damage'a.
Snivy już od razu idzie na tackle, żeby odebrać nam HP, ale myślę, że Tailwhip nie będzie złym wyjściem z tej sytuacji. On jeszcze raz uderza nas z tackla, a my też go uderzymy z tackla i zadamy mu wiele więcej HP. Bianca coś tam do nas gada. Niektórzy właśnie trenerzy interaktują z nami podczas bitwy, to też jest dość fajnym smaczkiem Black and White'a. Okej, Tepik używa tackla. I Snivy już zaraz padnie, użyjmy jeszcze jednego. Snivy śmiechowo krzyżuje dłonie, zakłada sobie ramię na ramię, jej. Ale nigdy nie byłem wielkim fanem Snivy'ego, nie lubię go, nie wiem czemu. Okej, pokonaliśmy Biankę, niestety nie zyskaliśmy tyle expa, żeby ewoluować, to znaczy zyskać level 6. I zobaczcie, co się stało z naszym pokojem. Bianca, coś ty narobiła. Wow! Xeno! Będziesz kiedyś superanckim trenerem, jestem tego pewna. Bianca, spójrz na pokój. Wow, co się stało? Te Pokémony są super! Takie małe, ale takie silne! Jestem taka szczęśliwa, że wreszcie mam Pokémona. O, Xeno, sorry za to, co się stało z twoim pokojem. Oj, Bianca, będziesz musiała to posprzątać. Ech, Bianca. I teraz Challenge do niej mówi, jesteś kompletnie hopeless. I teraz Challenge, który jest medykiem, uleczy nasze Pokémony, jej. A Bianca przez ten czas wpada na kolejny szalony pomysł. Hej, Charen, może ty teraz zawalczysz? Z całą twoją wiedzą na pewno nie sprawisz, żeby ten pokój wyglądał o wiele gorzej niż to, jak ja to zrobiłam. Haha. Charen teraz mówi? Myślę, że masz rację. Kiedy ja jestem na straży, ten pokój nie stanie się jeszcze większym bałaganem, jak ty to zrobiłaś. Po drugie, to nie jest fair, że wy mieliście walkę, a ja nie. Xeno, to ty będziesz moim pierwszym przeciwnikiem. Zaczynajmy. Nie wiem, czemu Charenowi dałem taki męski głos. Powinienem dać mu coś w rodzaju British accent, ale pomyślę o tym później. I teraz zabierzmy się do walki z Charenem, który jest tak naprawdę naszym głównym rywalem, gdyż z Bianką walczymy rzadziej i ona jest taką jakby naszą przyjaciółką, a Charen to jest taki rywal, który chce być lepszy i chce być czempionem i w ogóle. I jego oszałot na levelu 5, też chłopczyk, tak jak nasz słodki Tepik z takim śmiechowym ogonkiem. W ogóle Tepik wygląda bardzo, bardzo super, podoba mi się. I zacznijmy od razu go taklować, ponieważ wolę nie ryzykować, nie chcę... O Jezu, krytyk, ale fajnie. Nie chcę ryzykować, wiecie, przegrania Tepigiem pierwszej bitwy, ponieważ no... wtedy bym skończył na zloka w pierwszym odcinku, co by nie było miłe. Ale okej, Tepig użył jeszcze jednego takla. I za chwilę oszołot się wykończy, tak naprawdę my go wykończymy. Więc tackle jeszcze raz. I po oszałocie zyskujemy kolejną kupę doświadczenia, co pozwala nam uzyskać poziom 6. Jej! I pokonaliśmy Pokémon trenera Charen. I dostaliśmy 500 Pokédolarów. Jeez, ten gość jest wyładowany kasą. Co za burżuj. Super. Bardzo podoba mi się system walki w Black and White. I teraz Charen mówi, że muszą przeprosić naszą matkę za to, za ten cały mes, który zrobili w naszym pokoju. Bianca mówi, że ona też pójdzie tam i też przeprosi naszą matkę na kolanach. Zobaczcie, co się stało z naszym pokoikiem. Jesus. Nasz dywan transformował się w znak Supermana. Jej, to znaczy, że jestem super. I co te ślady robią na mojej ścianie? What the fuck? Co my robiliśmy tutaj z tymi Pokémonami? Jesus. Jezu, w łóżku też? O mój Boże, ktoś baraszkował w łóżku. OMG, ludzie, co wy robicie? Mamy dopiero 10 lat. What the fuck, jak? O co chodzi? Jeez, takie rzeczy, w łóżku. Przepraszamy za cały kłopot. Możemy posprzątać. I nasza mama odpowiada, i tak, BTW, to jest najlepsza matka w całej serii Pokémon. Zobaczcie, co ona mówi. Posprzątać? Nie martwcie się, ja się tym zajmę później. Tak, jaka matka by się zgodziła na, posprzątać za nas? Jesus, wow. Nie powinniście iść spotkać profesor Juniper? Charen odpowiada.
Tak, dziękujemy pani. Przepraszamy za cały kłopot. Chodźmy do profesor Juniper. Podziękujmy jej. Będziemy czekać na ciebie przy laboratorium, profesor Juniper. I Bianka coś mówi, że ona musi iść najpierw do domu, gdzie będzie molestowana przez ojca. Ale nie, nie będzie molestowana, ale jej ojciec jest naprawdę okropnym gościem. Za chwilę się przekonacie zresztą. A my nadal nie mamy ojca, tak jak w większości gier Pokémon. A teraz mamusia mówi, że bitwy są takie super, takie fajne i w ogóle, jej. Mogłam słyszeć krzyki Pokémonów aż na dół. Słyszałeś krzyki? Czy to ma związek z tymi rzeczami dziejącymi się u mnie w łóżku? To, co sprawiło, że wygląda tak jak teraz? I teraz nasza mama zaczyna wspominać, że to jej przypomniało jej pierwszą bitwę Pokémon, flashbacki, w ogóle, jej. I teraz uleczy nas, sprawi, że odpoczniemy, jej, haha. Twój Pokémon wygląda świetnie. No wiem, w końcu to Tepig, jest taki seksowny, Jesus. WTF, YOLO. A teraz, skoro wychodzisz, nie zapomnij swojego cross-transceivera. Cross-transceiver jest key itemem, który pozwala nam się komunikować z różnymi osobami. Jest tak jak Pokegear, tylko że niestety my nie możemy dzwonić przez niego, to różne osoby dzwonią do nas, niestety. I to jest związane z fabułą, czyli ten item jest tak naprawdę completely useless to us. No dziękuję, mamo, mogę już wyjść? Tak, chcę iść podziękować profesoru. Kochanie, papa, papa, dzięki, jej, YOLO, fajnie, posprzątaj, jej. Jej, skończyliśmy rozmowę z naszą mamą. Muzyka była dość podobna do Golda podczas rozmowy. I wychodzimy do naszego wspaniałego pierwszego miasta, rodzinnego miasta. Jak widzicie, Bianka szła do swojego domku, a Charen stoi tutaj przy laboratorium researchowym, profesor Juniper. Jej. No, hej, Xena, przepraszam, ale czy mógłbyś być może iść do domu Bianki? I no wiesz, pospieszyć ją, no spóźniona jest jak zwykle jej. Wow, co ja zrobiłem z jego głosem? Jak chcecie, żeby on tak brzmiał, no to dajcie znać. Albo może brzmiać tak jak... coś takiego, Jesus, what the fuck. A teraz zobaczycie, kto wychowywał Biankę. Slap. Au! Nie, nie i 1000 razy nie. Ale... Jestem dobrym trenerem i wszystko, mam cały equipment i totalnie mogę iść na przygodę, w podróż. Ach. Och, to wszystko jest w porządku, on tylko uderzył mnie w twarz. Wszystko w porządku, będę czekać na ciebie przed laboratorium, okej, Xeno? Jej ojciec jest dosyć niemiłym, nad opiekuńczym facetem. Kopniak dla ciebie. Za to, że nie pozwala jej wyruszyć w swoją przygodę. A ty, matko, za kopniak dla ciebie, za to, że nie reagujesz na to, co się dzieje w twoim domu. Jesteś okropną osobą. Stop przemocy domowej! Xeno na straży! Tutaj obok, po prawej, jest dom Charena. Tak, Charen. Nasz brainiac, nerd inaczej. I tutaj, czekają na nas, więc... Okej, chodźmy do pani profesor. Jej, czemu to zabrzmiało, jakbym był w szkole? Cześć, witajcie, moi drodzy ludzie. Teraz zgwałcę wasze tyłki. Wait, what? Profesor Juniper? Tak, wiedzieliśmy, że to ty jesteś gwałcicielką. Teraz wszyscy się dowiedzą. O, Charen, nie psuj tego. Ten dzień ma przejść do historii. Musisz go zapamiętać na zawsze. Czyż nie? A więc zacznijmy jeszcze raz. Moje imię to profesor Juniper. Jestem badaczem kreatur zwanych Pokemonami. Więc słuchajcie mnie, jak do was mówię. Huh? Something smells fishy. Chodźcie tutaj, obwącham was. To nietypowe, mieliście już walki Pokémon. Wiem to z tego, że wasze Pokémony śmierdzą. O nie, nie umyliście ich. To dlatego wasze Pokémony wam tak ufają. Wow, odkryłam coś nowego, muszę to zapisać i podzielić się z nimi. A tak przy okazji, to może chcecie nazwać swoje Pokémony? Co?
Tak, wybrałem już nickname'a dla mojego tepika, mojego pięknego świniaczka. I to tym nickname'em będzie dość kreatywna ksywka, która brzmi Happy'g. Tak, sam ją wymyśliłem, jest to połączenie słowa happy, czyli szczęśliwy, i pig, czyli świnka. Jej, moja kreatywność jest powyżej poziomu normalnego człowieka. Więc Happy'g, mam nadzieję, że ten nickname się wam podoba, gdyż sam go wymyśliłem, jej. A więc jego ksywka to Happy'g. Happy'g to superanckie imię, brzmi świetnie. A teraz pragnę, byście coś dla mnie zrobili. O, tak, zróbcie coś dla mnie. Czy chodzi o Pokédex? Pokédex? Pyta Bianka. Bianka, ty jesteś kompletnie głupia. Jestem zaskoczona. Dobra robota, Czaren. Widzę, że już nieźle studiowałeś Pokémony, co nie? Ale nadal, pozwól mi wszystko wytłumaczyć dla... Dobra, każdego nuba. Pokédex jest bardzo zaawansowaną technicznie maszyną, która automatycznie nagrywa informacje o Pokémonach. Dlatego chcę, żebyście wyruszyli na cały region Unova i zbierali informacje o Poké. To jest moje zadanie dla was. Xeno, Czaren, Bianka? Czy chcecie iść w przygodę, żeby wypełnić Pokédex? Czyż nie? I wszyscy odpowiadamy tak, okej, jej, pani profesor. Oczywiście my nie będziemy kompletować Pokédexa, w końcu będziemy robić tego na zloka, ale nikt o tym nie wie, więc nie mówcie. No i wszyscy dziękujemy jej za Pokédex, za Pokémona i w ogóle. Ona też nam dziękuję, że jesteśmy takimi fajnymi ludźmi i dostajemy Pokédex, jej. Za chwilę nauczę was, jak walczyć z Pokémonami, to znaczy jak spotykać Pokémony. Proszę, zaczekajcie na mnie na drodze numer 1. Spotkajcie się ze mną, Jesus. Skoro profesor poprosiła nas, żebyśmy wyruszyli w świat, żeby kompletować Pokédex, to może to pomoże mi zdecydować, kim chcę zostać w życiu. Oh yeah, that's right, baby. Oczywiście, podróżować możemy gdziekolwiek chcemy podczas kompletowania tego Pokédexa. Yeah. Czaren Yoda style. I teraz, skoro dialog się skończył, dialog tutorialowy, Jesus, ten odcinek będzie długi, to sam tutorial, nic ciekawego nie zrobimy, jej. All hail to the tutorial. Hej, Xeno, zaczekaj na nas! I nasza mama tutaj przyszła. Mamo, posprzątałeś już pokój, czy jeszcze nie? Synku, daj mi jeszcze miesiąc, proszę. O, tutaj jesteście. Co powiedziała profesor? Spytała was, żebyście szli wypełnić Pokédex? Nie mogę w to uwierzyć. A tak naprawdę wiedziałem o tym. Ha, 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 ha. Więc jaki był powód tego krzyku, że nie mogłaś uwierzyć, to... no i mama nam teraz przyniosła Town Maps, czyli mapę miast regionu Unova. Da nam tą mapę i niestety da ją też naszym przyjaciołom, Czarenowi i Biance. Mimo, że poprosiłem ją wcześniej, żeby sprzedała je na eBayu i przysłała im pieniądze, to nie, mama mnie nie posłuchała, moja mama jest zła. A co do twojego pokoju, Xeno? Zostaw go mnie, zajmę się nim później. Okej, Xeno? Więc... twój Pokémon jest taki słodki! Są takie pełne energii, że zdołały zniszczyć całą sypialnię. To jest coś nadzwykłego. Z takim Pokémonem przy twoim boku wszędzie będziesz bezpieczny. Okej, powiadomię waszych rodziców, Czaren, Bianka, że wyruszacie w podróż, żeby wypełnić Pokédex. Mam nadzieję, że spotkacie wiele fajnych Pokémonów i odwiedzicie wiele fajnych miejsc. O, moja mamo... moja mama jest niezwykłą marzycielką, więc... Papa, mamo, do zobaczenia. Kiedyś cię odwiedzę. I Czaren do nas się zwraca. Skoro mamy mapę miast, zawsze będę wiedział, gdzie jestem. To na pewno jest pomocne, więc chodźmy na drogę numer 1. Profesor na nas czeka. Okej, Xeno, pospiesz się.
Okej, skończyłbym tutaj odcinek, ale chcę skończyć ten tutorial. Co wy na to? Myślicie, że skończenie tutorialu byłoby dobrym pomysłem? Ale zobaczmy jeszcze, jaką naturę ma nasz chapik. Jest to natura Rush, czyli natura, która zwiększa nam Special Attack? Czy Special Defensive nam zwiększa? Jesus! Nie wiem, tak, zwiększa nam Special Attack, a zmniejsza Special Defensive. To jest całkiem śmiechowa natura jak na Embora, znaczy Tepiga. Zdecydowanie pomocna, lepsza by była natura, która by nam zwiększyła atak, ale przez to, że zwiększa się nam special attack, to tak jakby się wyrównał z naszym zwykłym atakiem, co też jest całkiem niezłe. Jej, więc skoro zobaczyliśmy, jaką naturę ma nasz Pokémon, to przejdźmy na drogę numer 1, gdyż Bianca i Charen na nas czekają. I Bianca wpadła na świetny pomysł. I jej pomysł brzmi następująco. Otóż, skoro mamy zacząć przygodę jednocześnie, wszyscy razem, jako najwięksi przyjaciele na świecie, Bianca chce, żebyśmy zrobili pierwszy krok na drugę numer 1 jednocześnie. Ponieważ jesteśmy tacy super i będziemy szli jak pimp. Dokładnie, więc engage a pimp walk. 2, 1, start! Get on up. Droga numer 1. I Bianca krzyczy: och, jak świetnie! Ciekawe, co nas spotka. Czy to nie jest ekscytujące? To zdecydowanie jest ekscytujące. Chodźcie, profesor na nas czeka. Och, jak zgasiły się jej emocje. Czaren jakiś ciebie gość. Zimny dranie jesteś, Czaren. Profesor Juniper, przepraszamy, że kazaliśmy ci czekać. O, nic się nie stało. Pozwólcie, że teraz powiem wam coś o Pokédexie i łapaniu Pokémonów. Pokédex automatycznie zapisuje Pokémony, które spotkacie, jednak dla szczegółowszych informacji musicie złapać tego Pokémona. Dlatego pokażę wam, zademonstruję, jak złapać Pokémona w poprawny sposób. I teraz profesor Juniper spotkała Pokémona typu normalnego, jest to Patrat, level 2. I Pokémonem profesor Juniper jest Minico, Minichino, czy jak to się w ogóle nazywa. Jezu, te Pokémony z piątej generacji są takie dziwaczne. Okej. No i oczywiście wszyscy wiemy, jak się łapie Pokémony, ale tutorial to tutorial, więc... Patrzmy, jak wyciąga swój Pokéball i rzuca go w tego szczurka. Patrat wygląda strasznie dziwnie. Czerwone oczy są takie what the fuck normalnie. Jej, profesor Juniper złapała Patrata. Jesus, super catch. I co, widzieliście wszystko? Więc teraz musicie krok po kroku zredukować najpierw HP Pokémona. Po czym rzucacie Pokébola, jak jego energia jest już niska. Możecie zawsze użyć takich ruchów, które sprawią, że wrogi Pokémon zaśnie lub zostanie sparaliżowany. To też jest bardzo pomocne. A teraz mam dla was kolejny podarunek. Troszeczkę Pokéboli. I teraz dała nam całej naszej trójce po 5 Pokéboli, co jest bardzo miłe z jej strony. Klasyczny początek przygody, jej! Pokebole są używane do łapania i noszenia Pokémonów. Teraz idę do Akumula Town. Spotkajcie się tam ze mną. Jej! I teraz kolejna długa rozmowa z naszymi przyjaciółmi. Chociaż powiem wam, że ten koncept dwóch przyjaciół naszego głównego bohatera, których spotkam dość często, jest dość śmiechowy. Zawsze, to znaczy lubię tych dwóch naszych przyjaciół, Biankę i Charena. Ale kontynuując, Charen mówi, profesor zapomniała powiedzieć, że Pokémony są spotykane tylko w wysokiej trawie. Też wyruszam do Akumula Town. Bianca mówi, myślę, że ja też pójdę. I Bianca wpadła na kolejny świetny pomysł, żeby urządzić konkurs, kto złapie więcej Pokémonów na tej drodze. I kiedy wyjdziemy do Akumula Town, wtedy porównamy liczbę Pokémonów, które złapaliśmy, i Charen zgadza się, że to jest całkiem świetny pomysł.
Jej, ta dwójka jest taka śmiechowa, Bianka jest kompletnie niedociumana, a Czaren jest takim niemiłym nerdem, Jesus. Ale okej, nie będę na nich narzekał, są superanckimi przyjaciółmi. Okej, i myślę, że tutaj zakończylibyśmy naszą przygodę, nasz pierwszy odcinek. Jednak zróbmy, a wiecie co zróbmy? Zróbmy coś bardzo lekkomyślnego, coś w stylu Bianki i wejdźmy w trawę. Spotkajmy naszego pierwszego Pokemona na drodze numer 1, którego złapiemy. I tym Pokemonem jest Lillipup. Pokemon typu normalnego, jest to dziewczynka level 2, którego mam zamiar złapać, skoro jest to nasz pierwszy Pokemon, więc tackle. Zobaczmy, ile to zada mu HP. Całkiem spoko. Lillipup odwzajemnia się też taklem. W ogóle Lillipup ma dość wysoki atak i obronę, jest dość fajnym Pokemonem. Więc użyjmy Pokebola, nie będę więcej obniżał HP mu, gdyż nie chcę ryzykować, że go zabiję, więc Pokeball, ruszaj! Xeno użył Pokebola. I zobaczmy, czy Lillipup się złapie. Hura, złapaliśmy Lillipupa. To jest taki mały piesek pinczerek. Tak, to jest Papi Pokemon, Pokemon Szczeniak. I czy chce mu nas nadać ksywkę? Tak. I teraz tutaj zakończymy odcinek i proszę was, żebyście w komentarzach dawali sugestie, jak chcecie, żebym nazwał tego Lillipupa dziewczynkę. Możecie proponować swoje nazwy użytkowników, czy jakieś inne. Za każde będę wdzięczny, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Tutaj wasz wspaniały Xenolizard. Pa, pa.